Czerniuk, Fairfield, Connecticut. I z nami dzisiaj gość specjalny w naszym kanale Trzecia Połowa. Rozmawiamy nie tylko o meczach piłkarskich, o wynikach, o piłkarzach, ale także o rzeczach innych, pobocznych, które są związane z tą piękną grą. I naszym dzisiejszym gościem jest nie kto inny, a Greg Lalas. How you doing, Greg? Doing great. How are you? I'm good. I'm good. Where are you right now? Which location? If you can disclose that. I'm up in Western Massachusetts, in Berkshire County, which is the far western side of Massachusetts. So I like to think of it as like the lower left corner of Massachusetts. So gotcha. Right about right close to New York. It's about 2.5 hours north of New York City, and about 2 hours west of Boston. Pittstown, Pittsville, is there? Pittsfield. Yeah, we go skiing there at least once a year. Więc Greg jest z nami z tego tytułu, że on jest jednym z założycieli filmowego festiwalu, który się nazywa Kicking and Screening. To jest takie powiedzenie nieco żartobliwe. Oczywiście kicking odnosi się do kopania futbolówki, natomiast screening odnosi się do puszczania filmów na wielkich ekranach. Ja za chwilkę zapytam Grega, który przebywa obecnie w stanie Massachusetts, jaka jest geneza tego festiwalu i jak to się stało, że która to jest edycja i jak to się stało, że znów po dwuletniej przerwie powracają z festiwalem do Nowego Jorku. Greg, if you don't mind, in a couple of words, I try to explain what does kicking and screening come from. I remember that movie with Will Ferrell, Kicking and Screaming. Yeah. Maybe that's the genesis of the name. But if you can elaborate on that a little bit, and then tell me a little bit about the history, because I know that this is this has been going on. You and Rachel met up in 2009. Yeah. And so tell me a little bit about the history of the festival. Yeah, sure. Well, kicking and screaming is an old phrase that people have used about, you know, when you have to do something, but no one wants to do it. So the only way that you can, like, you know, make them go and do it is that they come along kicking and screaming. So it's kind of like, I mean, if any fathers or mothers are out there, you know what it's like when you have to drag your child to something that they don't want to do. They're trying to kick you and they're yelling and they're screaming. That's where it comes from. And we just thought it was a fun play on the idea of kicking, kicking soccer ball, but also screening, putting films on screen and that kind of thing. So it's just a fun way to play. I have a little pun, if you will. So Greg powiedział, że oczywiście tak jak mówiłem, to jest tak jakby żartobliwe określenie, że kicking and screaming odnosi się do tego, że jeżeli ktoś nie chce czegoś zrobić, no to a zmuszamy go do tego, to wtedy ta osoba tak jakby kopie i wrzeszczy, żeby tego nie robić. Let's go back to what I asked about before. So what's the history of the festival? Why did you guys decide to get together and collaborate on this project? Well, I met Rachel in 2009, and she's my partner and co-founder of the festival. And we're both big soccer fans. And she mentioned that she was trying to do one in London and got canceled at the last minute. And I said, oh, well, I love soccer. I love storytelling. I love bringing the community together. So let's just do it in New York. And 3 months later, we put our first one on in 2009 in New York. And we are now here, 12 years later, still going. We've now put them on, we've probably put 25 or 26 festivals on around the world, Europe, Asia, South America. So it's become something that we're really proud of over the years. Greg tłumaczy, że kiedy spotkał Rachel, Markus, oboje razem z Rachel uwielbiają piłkę nożną, uwielbiają także gdzieś tam parają się filmoteką, filmografią i postanowili, że w 2009 roku zrobią coś wspólnie i od tej pory, jeżeli dobrze pamiętam, to było już 26 edycji festiwalu w różnych zakątkach świata i przedstawiają właśnie różne historie związane z futbolowe historie, które nie są na jakichś pierwszych stronach gazet, pierwszych stronach czołówkach filmowych, ale gdzieś równie
równie ciekawe. Greg, so I know that a couple of years ago you were putting together a festival, and one of the movies, short movies, was Boniek and Platini, or Zbigniew and Michel. I don't know. I think it was Boniek and Platini. Yeah, it was Boniek and Platini. So this was about the two young children, or actually a Polish child that moved to Paris, I think, and struggling a little bit, finding himself over there, but through playing soccer and kind of himself trying to compare, kind of like in his mind compare himself to Boniek, a legendary Polish figure. He was able to kind of find his groove over there. So any like, what type of stories do you guys project in a festival? I kind of touched upon that they're not really headline stories. This is something. How do you find the movies and what type of subjects do you guys embark upon? Well, I think the story of Boniek and Platini, what you're talking about, is exactly what we're looking for in a film, which is something that is about a personal transformation or the community of soccer, that is about why this game is so powerful. This game, I love Messi, I love Ronaldo, I love the big clubs, I love watching great players, all of that kind of thing. But this game is about so much more than that. Messi and Ronaldo and Neymar and everybody like that, everyone is going to know their stories. The stories are always going to be there. We're more interested in the little stories that about the game that have a big impact. And that big impact could be on one person, it could be on one town, it could be on the person who's viewing the film. So a lot of our films are about that. It's about that emotional connection to the game that the average person has on the street. That's why most of the films are documentaries. We don't look for documentaries particularly, but most of them are, because that's where those stories are being told, that are about people making a difference for themselves or for someone else through the game. Greg wytłumaczył, że tak jak wspomniałem, że wszyscy wiedzą, kim jest Ronaldo, wszyscy wiedzą, kim jest Messi, wszyscy wiedzą, kim jest Neymar. Oczywiście to są wielkie persona, natomiast festiwalów pokazuje się filmy albo piłkarzach mniejszego kalibru, albo o sytuacjach takie, które są drugo- czy trzecioplanowe. Ale to wszystko jest po to, żeby połączyć ludzi, połączyć środowisko, połączyć pasjonatów, te osoby, które kochają piłkę nożną, które interesują się, jak piłka tak jakby porusza granice. I to nie jest tak, że oni specjalnie szukają dokumentów, ale głównie właśnie w związku z tym, że te takie poboczne historie no nie trafiają gdzieś na duże ekrany, to na festiwalu pokazuje się właśnie dokumenty. Greg, so what are we going to see this year? We lost Greg. Greg, you there? Hey, Greg. Greg nam uciekł. Mam nadzieję, że zaraz się połączy. Ja w międzyczasie powiem tylko tyle, że Greg to jest bardzo znana osobowość tutaj w amerykańskim futbolu, w amerykańskim soccerze. To jest brat Alasa. Greg, can you hear us? I hear you, yes. Can you hear me? Yeah, I cannot see you though. Oh, I don't know what happened here. Hang on. That's fine. Greg is forgotten. I'll touch upon your person a little bit. Greg jest bratem Aleksiego i Greg także grał przez dwa sezony w lidze MLS. Działał także w strukturach ligi MLS. Także jest naprawdę osoba, która jest ściśle związana z amerykańskim soccerem i z rozwojem futbolu. Greg, are you there? Yeah.
I'm here, but my camera seems to have stopped working. I'm not sure why. So let me try this again. I don't know what happened. Oh no, it was working so fine. I'm sorry about this, Tomas. That's fine. That's fine. Don't worry about that. Listen, it's in the COVID era, anything's permissible. So don't worry about that at all. And now my two children have joined us. So, but I'm still trying to figure out what are their names? Guys, what are your names? Boom and Peep. There you go. Bill and? Boom and Peep. Boom and Peep. Well, there we go. So what is this? Okay. Hi, Bill. Hi. They're not their real names, but... I'm Peep. Yeah, you're Peep. Okay, now we're on this phone. Okay. I don't know why the video stopped. I have no idea what's happened to my. That's fine. Listen, let's continue with the discussion. I just wanted to touch upon. So you guys are returning after COVID break, and typically it's a summer festival, but this year you mentioned that because of COVID you might delay the main part of it until October. But you don't want to delay everything. Hence, tomorrow at 7 p.m., if I'm not mistaken, in Westport Public Library, there's going to be a screening of a movie called Men of Hope. Am I getting everything right? You are, yes. So we are planning right now, scheduled right now to do our main festival in New York in September. But obviously, with things happening in COVID, we are looking now to push it back to October. We'll announce that officially probably early next week. But yes, tomorrow on Thursday, July 29th in Westport, Connecticut at the Westport Library, we have the first screening in person we've done in 2 years of a film called Men of Hope, which is about the Afghanistan national team. And if you want to go, you can go to kickingandscreening.com to get tickets. You can also stream it virtually if you aren't in anywhere near Connecticut or Westport. So it is available to stream online as well. Before I translate that and translate all that, are there any other movies from the lineup going to be available for streaming? On tomorrow, no. That's part of the festival, no. But if you go to Kicking and Screening, we actually have a catalog of films, of soccer films, that are available for streaming as well. So if anyone goes to the website, they can screen other films that are not necessarily part of this thing tomorrow, but they are part of what we offer as a soccer film festival. Gotcha. Greg wytłumaczył, że w związku z perypetiami covidowymi zwykle festiwal odbywa się właśnie tak gdzieś pod koniec lipca, na początku sierpnia. Natomiast w związku z COVID-em będą jakieś opóźnienia, także być może taka główna wersja festiwalu odbędzie się w tym roku w Nowym Jorku w październiku, natomiast już jutro w Westport w stanie Connecticut odbędzie się prezentacja filmu Men of Hope. Jest to dokument o reprezentacji Afganistanu i jeżeli pójdzie się na stronę kickingandscreening.com, będzie można sobie, jeżeli jesteśmy blisko gdzieś tutaj Westport, Connecticut, będzie można kupić bilety na tą imprezę w cenie $15, natomiast będzie można także obejrzeć ten film wirtualnie i te bilety wtedy kosztują, taka wyjściówka wirtualna kosztuje $7. Greg także zachęca do tego, żeby odwiedzić stronę, zapisać się na newsletter i tam też jest katalog filmów, które są albo dostępne w sieci, albo będą dostępne wkrótce. Greg, one last question. That movie, Michel, Bonnick and Platini, is a part of the catalog? Can Polish-American viewers still see it? That one is not part of the catalog, but you're reminding me that we should probably go and find it and get it. So it's not, but you know what? We're going to go chase it down and try to make it part of the catalog. Beautiful. Greg wytłumaczył, że ten film Boniek i Platini
No, na chwilę obecną nie jest częścią tego katalogu, który można sobie obejrzeć na platformie Kicking and Screening. Natomiast Greg powiedział, że dołoży ten film do jego katalogu, żeby polsko-amerykańscy, tudzież polscy fani filmu, fani piłki nożnej mogli sobie ten film obejrzeć. And Tomek, before you go, there's also another really great Polish film called Mundial, which is about the 82, the Polish team that went to the 82 World Cup. And we showed that at the festival in 2011, I think it was, something like that. So it's another film. You've just reminded me that I should go find that film. Please, that'd be great. That'd be great if that could be a part of the catalog. Let me know and we'll spread the word. Greg wspomniał, że oprócz tego filmu Boniek i Platini jeszcze na festiwalu wyświetlano film pod tytułem Mundial i to była opowieść o drużynie Piechniczka z 1982 roku, która w Hiszpanii wywalczyła trzecie miejsce. Ja, szczerze powiedziawszy, tego filmu nie oglądałem, dlatego bardzo chętnie poczekam na to, aż Greg wstawi go do katalogu i będziemy mogli zobaczyć ten film i podzielić się naszymi obserwacjami. Greg, thank you so much. I look forward to screening tomorrow. I am going to be there tomorrow. Great. And I hope that the main part of the festival does happen, that COVID doesn't kick the kicking and screening out of the lineup. We mentioned Soccer Without Borders, so that's going to be a conversation for the next time. I really thank you for your time today, and despite technological difficulties, I'm glad that we were able to chat and just spread the word about this phenomenal initiative that you guys are putting together. Hats off to you, and see you tomorrow. All right, thanks very much, and thanks very much for your support. Dziękuję, sorry? tak jest, dziękuję. Greg dziękuję po polsku, przyznał przed programem, że zna tylko w zasadzie dwa wyrażenia po polsku, dwa piwa i dziękuję. That one I know. Dwa piwa i dziękuję i tak naprawdę to tylko to trzeba w polskim języku. Greg, thank you so much, and good luck, and see you tomorrow. Thanks a lot. Naszym gościem był Greg Lalas, były piłkarz MLS, związany z ligą, związany z amerykańskim soccerem i także co-producer, współorganizator festiwalu Kicking and Screening. Zapraszamy jeszcze raz serdecznie do tego, żeby jutro ściągnąć sobie prawo do tego, żeby móc obejrzeć film Man of Hope. Na naszym Twitterze podzielimy się zwiastunem tego filmu. Wygląda ciekawie, taka historia futbolowa z peryferiów, ale naprawdę wydaje się, że pełna emocji. Ja już dziękuję serdecznie. Moje imię Tomek Moczerniuk. Żegnam się z Connecticut. Proszę o subskrypcję, proszę o lajki, proszę o kontakt, o pisanie na Twitterze, tudzież na e-mail. trzecia.połowa.sport@gmail.com. I słuchajcie, widzimy się w niedzielę o godzinie 3 PM amerykańskiego czasu, 21 polskiego. I razem z Januszem już, razem z Marcinem powracamy we trójkę, a naszym gościem będzie nie kto inny, jak sam Piotr Nowak. Do zobaczenia, do usłyszenia.